Dobra, moi drodzy, kończymy przerwę i jedziemy dalej. Dobra, nazwijmy naszą księżycową bazę. Roi du Soleil. Baza Roi du Soleil. Okej. Czyli zbieramy boost. A właśnie pytanie, czy już budować panele słoneczne tutaj? Bo i tak, poczekam... Okej, chyba taki jest plan. Nie wiem, czy to jest optymalna strategia. Ja to tak, improwizuję, bo to jest moja pierwsza rozgrywka. Ale wydaje mi się, że cały boost będę zbierał w tej chwili, postawić tu panele słoneczne i potem zbierać na kompleks wydobywczy. Będziemy mieli wodę i będziemy mieli... Ale nie będziemy mieli metali. Ale i tak, będziemy mieli wodę. Czyli będziemy mogli tanie paliwo generować w kosmosie. To powinno ułatwić dalszą kolonizację. Chociaż nie, zanim tego dokonam, to zaklepię jeszcze jedno miejsce na Księżycu. Czyli zbieramy kolejne 9 boostów. Tak, ja zaklepię kolejne miejsce na Księżycu. Najpierw, tak mi się wydaje. Losowanie jest subów czy oglądających? Subów. Dobra. Nowe misje, czyli chcemy zwiększyć... Kubin... jeszcze to nie jest koniec tury, dobra. Poczekajmy do końca tury. Sukces! Teraz idzie z górki, przejmiemy całkowitą kontrolę nad Niemcami. Czyli mamy tutaj osłabienie wpływów protektoratów Reichstagu. Świetnie. Zmiana reżimu w Jemenie. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych ustanowiły nowy rząd w Jemenie. Unifikacja. Rosja, prowadzona przez ludzkość przede wszystkim, i Armenia połączyły się w jeden kraj. To mnie jakoś nie niepokoi. Nie niepokoi mnie to. Ale zaczyna się... Tak, zaczynają się dziać rzeczy. Here's what we found. I dam subskrypcji. Na tej liście mam ponad 300. Ale ja losuję zarówno do Battle Brothers, jak i do tego. Misja wykonana w Meksyku. Zbadania obcych. Czy mamy pakt o nieagresji z ludzkością przede wszystkim? Tak, mamy. To tu jest problem taki, że ja mam cios z Czech i... i z Austrii wykopać. Ale na razie nie. Na razie trzymamy ten pakt o nieagresji cały czas. Nowe organizacje. Ale zacznijmy od misji, potem wybierzemy nową organizację. Czyli tak, czystka. Przyjmijmy kontrolę nad Reichstagiem. 93% szans. Wydajmy 4 punkty, niech to będzie 97. Rechenek. Nie ma tutaj za bardzo... Nie wiem, co z nim zrobić. Zobaczmy, czy ja stabilności gdzieś potrzebuję. Zabezpieczenie interesów trzeba zrobić w Unii Europejskiej. Ale dobra, to zrobi ktoś inny. Lekkie niepokoje w Kazachstanie. Zróbmy z tym porządek. Restoring order. Amaze. Arnulfo ma inspirację? Standing by for orders. Ready for my mission. Dobra, Amaze, zabezpieczenie interesów w Unii Europejskiej. Protecting our interests. Standing by. Arnulfo zainspiruj ozdobę. Tak, chcemy podbić jej lojalność. Wydaj 4 punkty. I'll speak with them. What's the up? Ozdoba. Budujmy, idźmy za ciosem. Tak, miejmy już, skonsolidujmy naszą władzę nad Niemcami. Dawaj tu kolejną publiczną kampanię. Making our case. Teraz tak, organizacja i doświadczenie. Ona ma kolejny punkt. Dajmy jej kolejny punkt. Ja zacznę pompować administrację chyba. Czy perswazję? Nie, dajmy jej perswazję. Niech ona by miała doskonałą perswazję. Kubin. Ma jedno wolne miejsce. Blackstone Associates. Daje misję kontrolę nacji, generuje wpływy i zwiększa perswazję, Albo te
od przewodniki. Okej, okay, Rechenek. Dajmy tobie... Okej, okay, Rechenkowi dajmy punkt administracji, niech ma... Tak, miejsce na dwa. To może być nawet być przydatne dla Rechenka, czy może zbierać na lepszą organizację. Okej, okay, a Mace nie ma wolnych slotów. Arnulfo ma jeden wolny slot. Czy dać mu jedno z tych, czy... Okej, okay, weźmy ten Blackstone. Ale Rechenkowi. Okej. Okay. Dobra, to tyle. 4,7 boostu. Jak wygląda sytuacja tu? Czy jakieś... Nie. Okej, wszystko zmierza w dobrym kierunku. To wygląda dobrze. Budujemy boost, czyli budujemy nasz program kosmiczny cały czas. I kontrolę misji powoli. W Kazachstanie także generujemy boost. Okej, nieludności społeczne troszkę wysokie. Ja chyba będę w dłuższej perspektywie trzymał Kazachstan. Wygenerujmy troszkę więcej polityki społecznej tutaj. Okej, ja nie muszę pompować tutaj wojska w ogóle chyba. Niech to... Okej, zostawmy to na jeden tylko. Niech to będzie tak jak teraz, okej. Dobra. Okej, to tyle chyba. I think we had a breakthrough. Okej, misja inspiracji zakończona sukcesem, czyli ozdoba ma gdzieś 3 w tej chwili. Securing our interests. Interesy zabezpieczone do 30 września w Unii Europejskiej. Kiedy Chorwację możemy zintegrować? 53 dni. Okej, mamy... Okej, moglibyśmy coś przejąć. Nowy projekt dostępny. Dyplomacja korytarzowa. A, cooldowny zredukowane o 20%. Ja chyba to opracuję. I o 10 zwiększony limit administracyjny. Ja będę tego potrzebował, bo Niemcy... To będzie upierdliwe. Będziemy musieli najpierw znowu ich wprowadzić do Unii Europejskiej. Znaczy nie, najpierw poczekać, aż cooldown minie, potem ich przywrócić do Unii, potem będzie drugi cooldown i dopiero potem możemy zintegrować, czyli... Tak, będę chciał tę technologię na bank. Być może walniemy to po florze obcych. Może przyłączę wszystkie stany do Kazachstanu. Tam powinno być tanio i łatwo malowanie mapy. Ale nie, bo to te kraje są fatalne. Są ubogie i zacofane. Nie, ja wolę przyłączać... Poza tym tu już są obecne inne frakcje, czyli musiałbym robić to samo, co w Niemczech robiłem. Nie, nie, skupiamy się na bogatej Europie. Na tym się skupiamy. Arnulfo, dzięki za przedłużenie słowa, 7 miesięcy. Super, że wróciłeś do BB. Świetnie się oglądało wczorajszy stream. Tak, walczymy dalej. Battle Brothers, tak się nie poddajemy. Ok, 72% poparcia w Niemczech. Our efforts didn't have any effect. A, nie udało się ustabilizować Kazachstanu. Diplomacy has its place, but if you don't go into every situation prepared for the absolute worst case scenario, you might as well turn up wearing nothing but a smile. Commander Fiona Ayawade, leak training video. Okej, zasady wojny kosmicznej. Jakieś reguły zostały skodyfikowane. Czyli to jest ciekawe. Szybko opracowano tą technologię ogólnie. Protektorat największy wkład włożył i polityka wewnętrzna po przybyciu obcych to jest kolejny projekt. Okej, nowy projekt. Federacja Afryki Wschodniej. Tak, tu są takie... coś jak w Europie Universalis, kraje do sformowania, powiedzmy. Czyli tu mogłoby się coś wytworzyć, gdybyśmy grali, ale my nie gramy w Afryce. Okej, okay, flora obcych opracowane. Czyli tak, mamy tutaj nieco informacji na temat tych form, które nazwaliśmy ksenoflorą. O, jednak nie udało nam się rozszyfrować kodu genetycznego tych form życia.
bo są tak, są dla nas obce. Ok, czyli rozprzestrzeniają się te, ta ksenoflora szybciej się rozprzestrzenia niż ziemskie rośliny, czy nawet grzyby. Tak, to jakby z regularnością maszyny. Czyli to sugeruje, że została ona jakoś genetycznie zmodyfikowana, albo nawet zaprojektowana. Okej, czyli jeżeli to się wymknie spod kontroli, to może skolonizować cały region w bardzo szybkim czasie. Dlatego tak, wysyłamy naszych komandosów, żeby to niszczyć i wypalać. Dobra, czyli bierzemy nową rzecz. Ja wezmę tą korytarzową dyplomację chyba. Tak. Our associates are now in charge. Okej, super. Mamy... Przyjęliśmy kontrolę nad Reichstagiem, czyli teraz tylko kanclerza wymienić i powinno być okej. Jak tam limit? Okej, zbliżamy się powoli do limitu. Jak będzie misja na Marsa, to zajmij Ceresa, bo ma najwięcej wody w całej grze. A Ceres to w pasie asteroidów, nie? Najpierw Księżyc, tak, ale potem tak. Potem pomyślimy. Dobra. Czyli tak, przejmijmy całkowitą kontrolę nad Niemcami. Najpierw będę chciał tu... zabezpieczyć interesy jednak. At your service. Czyli tak, a Mays zabezpiecz interesy w Niemczech. Protecting our interests. Okej, to mi się podoba, generujemy dużo, dużo więcej wpływów. To mi się bardzo podoba. Kubin. At your service. Kolejne osłabienie, jakie mamy teraz szanse? Okej, wygląda to całkiem nieźle. Wydajmy wpływów trochę. Dobra, 49% szans. Targeting the key people. To wykładniczo rośnie to, ile wpływów wydajemy, czyli nie chcę przesadzać. Rechenek, zainspiruj ozdobę. I'll make sure they're on our side. Ready for my mission. Arnulfo też zainspiruj ozdobę. I'll ensure their loyalty. I ozdoba. Publiczna kampania. Tak, żeby współgrało to z działaniami Kubina. Okej. Dobra, czyli to wygląda dobrze. Chorwacja za 41 dni. Bułgaria za 86. Pytanie, czy mógłbym też Serbię i Kosowo zaprosić do Unii Europejskiej? Tego nie wiem, bo sprawdzałem poza anteną i nie mogłem. Czyli nie wiem, czy to jest hardkodowane, czy jak. Czy wystarczy, że ja sojusz zawrę z Unią Europejską? To jest tak, jakby była w Unii. Właśnie tego nie wiem. Okej, dobra, to wszystko chyba. Ile boostu mamy? 6,2. Potrzebuję 9, nie? I believe they'll stay loyal to the cause. Okej, czyli ozdoba ma teraz chyba 4 lojalności. I believe they'll stay loyal to the cause. Making things safe. Interesy zabezpieczone. Nie mają rywalizacji z Bośnią i Chorwacją? Nie wiem. Tak mają roszczenia chyba. Tak mają roszczenia. The people will come to our side. 75% poparcia w Niemczech. A jak tam we Francji? Crackdown complete. Okej. O, udało się. O, będziemy mieli całkowitą kontrolę nad Niemcami. Musimy też zbudować nieco poparcia we Francji, cholera. Kurde, Exodus ma większe poparcie u nas. Okej, to tak nie może być. O, i tu mamy roszczenia też w sumie. Ej, mamy roszczenia do Charkowa? Okej. A, czyli mamy do... Nawet do tych kandydatów do Unii mamy roszczenia. Okej, to ciekawe. Okej, dobra, czyli tu jest sukces. Całkowita kontrola nad Niemcami. Bardzo bogaty, zaawansowany technologicznie kraj, który będziemy chcieli także oczywiście zintegrować. Okej, ludzkość przede wszystkim wysyła sondę na Phobosa. Akademia także. Czyli oni już myślą o Marsie, ale ja poczekam.
To wpływa też na niepokoje, tak, tak. Okej, ozdoby. Już nie musimy w Niemczech nic robić. Okej, protektorat po raz ostatni używa swoich wpływów i wychodzi z sojuszu z Bułgarią. I Albanią. Dobra. Okej, dobra, ozdoba. Kampania na terenie Unii Europejskiej w tej chwili, tak. Tak, to nie może być. Tak, stąd mogą być te niepokoje. Czyli... Zróbmy to. Kubin, czystka. Okej, 97%. Niech to będzie 98%. Dobra, ja zaryzykuję. Aha, nie, dobra, okej, tak, czekamy na ostatni punkt, czyli spoko. Dobra, rechenek, co mógłby zrobić? Jak sytuacja w Kazachstanie? Ustabilizuj troszkę tę sytuację. We'll turn down the heat. Amaze. Standing by for orders. Zainspiruj może ozdobę. A, tu masz małe szanse na sukces. To nie. Ustabilizuj sytuację w Unii, bo troszkę jest wysoka. Znaczy troszkę wzrosły niepokoje. We'll make things safe. Arnulfo. Okej, jaki będzie nasz kolejny cel? Chyba Holandię. Przyjmiemy chyba Holandię, bo tutaj Austria też byłaby dobra, ale w tym przypadku zerwałbym chyba paktu nieagresji z ludzkością przede wszystkim, czyli Holandia to będzie kolejny cel, ale też będziemy musieli tutaj tak, tak robić te osłabienia i czystki, czyli to będzie troszkę upierdliwe, ale wydaje mi się, że warto. Albo grubszą rybę, Hiszpanię albo Włochy, też moglibyśmy teoretycznie. Dobre pytanie. Hiszpania albo Włochy mogą być zbyt duże, tak mi się wydaje. Czyli wydaje mi się, że Holandia, którą i tak wchłoniemy potem. To będzie lepszy plan. Ale tymczasem, Arnulfo, zainspiruj mnie o zdrowie. I'll make sure they're on our side. Okej, i zobaczmy, czy mamy nową organizację i czy mamy doświadczenie. Kubin ma doświadczenie. Okej, ja mu zwiększę administrację. Okej, nie ma nowych organizacji. Dobra. Okej, dobra, czyli to tyle. 7,8 boostu. Czy wysłać sondę na Marsa też? Chyba nie. Ja chyba pozostanę przy tym planie. Zaklepiemy jeszcze jedno miejsce na Księżycu. I wtedy... Okej. Punkty kontroli misji ładnie tutaj rosną. Nadążają za tym, czyli spoko. I think we had a breakthrough. Coś z boostem jest? Ale jak? Coś z boostem? Okej. Inspiracja zakończona sukcesem. Darpat, dzięki za przetrwanie chyba 2 lata. Nowa korona. Minęło jak jeden dzień, tak. Czas zapieprza. Ale okej. Sytuacja stabilizowana w Unii Europejskiej. Poparcie wzrosło do 28%. Jak... Okej, będę kontynuował to chyba. Jak w Holandii? W Kazachstanie też świetnie. Niepokoje zbite całkowicie. W Holandii jak wygląda nasze poparcie? Całkiem nieźle. Okej, mamy tutaj bazę. Czyli może nie będzie aż tak trudno. Też Holandia jest mniejsza, co powinno też sprawić, że będzie troszkę łatwiej. Okej. Sfałszowana aktywność obcych w Chorwacji i Słowenii. Okej, czyli ktoś tu kaleczy bydło, robi kręgi w zbożu i tak dalej, dziwne światła na niebie. Ale to ktoś żarty sobie stroi tak naprawdę. Jak to wykorzystamy? A, tu mogę tylko jedną opcję kliknąć, która da nam... Okej, wygeneruję nam dużo wpływu. Pewnie. Czyli łatwo będzie obalić te żarty. I w końcu mamy całkowitą kontrolę nad Niemcami. Świetnie. Nowy projekt, przywrócony układ warszawski. Okej, to nas nie interesuje. A, ludzkość przede wszystkim mogłaby to, być może to opracuje. Nie było 0,09? Tak, czyli wzrosło, nie? Mamy 0,1. Okej, dobra, czyli tak, zabezpieczenie interesów na pewno w Niemczech, tak, ten ostatni punkt.
Ja tu wydałem dużo wpływów niepotrzebnie, robiąc to zabezpieczenie po każdym przejęciu, ale wydaje mi się, że warto było. Securing our control. Czyli wysyłamy tutaj Arnulfo. Ready. Kubin, zacznij robić robotę w Holandii. Acknowledged. Ciekawe, jak będą wyglądały szanse, czyli osłabienie. Okej, okay, dobra, na start 12% to nie jest nawet złe. Mamy dużo więcej wpływów do wydania. Okej, okay, niech to będą takie rzuty monetą. 32 wpływy, 57% szans na sukces. Czyli powinno być okej. Dobra, Rechenek, pomóż trochę... robiąc kampanię publiczną w Holandii. Zwiększy te szanse z 57% na odrobinę więcej. A Mace... zainspiruj ozdobę po raz kolejny. A nie, to masz małe szanse na sukces tutaj. Walnij publiczną kampanię... Unii. Making our case. Ozdoba też publiczna kampania. Okej, mamy bardzo dużo wpływów, być może stać nas na nowe organizacje. Tylko chyba nie mamy slot. Okej, tu mamy dwa. By się przydał ktoś, kto ma trzy wolne sloty, kurde. Okej, mógłbym... Okej, ja mógłbym przekazać... Weźmy jakieś pojedyncze, wywalmy Arnulfo. Weźmy to do rezerwy. I zobaczmy, czy jak będzie miał trzy sloty, czy będę mógł coś ciekawego kupić. Okej, mamy Delta Force. Czyli kosztuje troszkę złota, ale generuje 4 aż punkty operacyjne. Zwiększa dowodzenie i plus 1 do obrony. To by było dobre dla Ameisa, tylko on nie ma slotów. I mamy Orchid Brands. Daje wrogie przejęcie. To jest chyba przejęcie organizacji, nie? I plus 60 płaci. Czy warto brać te rzeczy? Też ja być może już mam wystarczająco dużo punktów operacyjnych. Być może nie potrzebuję więcej. Teraz patrzę. Kurde, dobre pytanie. Czy chcę to, czy to? Złota generuje, znaczy w kasy generujemy masę. Tu cały czas mi przybywa, ja tego nawet nie wydaję jakoś tam za bardzo. Im więcej punktów operacyjnych, tym lepiej. Dobra, weźmy Delta Force. Weźmy Delta Force i potem, jeżeli będę pamiętał, to zbudujemy troszkę administrację Ameisowi i przekażemy mu Delta Force. Taki będzie chyba plan. Czyli weźmy to. O, i też jakaś specjalna zdolność, że jeżeli ktoś spróbuje zamordować Arnulfo i to nie będzie krytyczny sukces, to będzie ujawniony. Tylko czy ja chcę wydać 200 wpływów? Dawaj, okej, dobra. Dobra, czyli ty masz limit całkowicie wykorzystany, czyli te nieaktywne organizacje dajmy... Gdzie są te w rezerwie organizacje? Okej, co się stało z tamtymi organizacjami? Zrobiłem unequip. To gdzie one są? A, tu są, okej. Dobra, czyli dajmy... Okej, Rechenkowi dajmy jedną. To w sumie obojętnie. Kubinowi tak. Tak, on ma dwa wolne sloty, damy mu na kolejnym poziomie administrację i... Chociaż nie, to ja Ameisowi chciałem dać. Ja poza anteną zrobię tu porządki, ogólnie. Trzeba będzie troszkę to pozmieniać. Dobra, Kubin na razie mi to. Tak, to troszkę żonglowania, żeby odpowiedni ludzie mieli odpowiednie organizacje, ja to zrobię poza anteną. Okej, czyli to chyba wszystko. Możemy też zaklepać kolejne miejsce na Księżycu, czyli dawaj. Okej. Czyli tak, będziemy mieli dużo wody i gazów.
Czyli co ja teraz będę chciał? Właśnie, dużo tam gazów było? Już nie pamiętam, ile tam było. Woda i gazy były, nie? W tej naszej bazie. Jak to sprawdzić teraz? Baza Roi du Soleil. Gdzie mi pokazuje potencjalne zasoby w tym miejscu? Okej, 5 wody, a nie, metale bazowe. Okej, czyli potrzebujemy gazów i materiałów rozszczepialnych i być może szlachetnych, ale szlachetne chyba nie są priorytetem. Czyli... Krater Kopernika? Tak, bo to jest dobry balans gazów i materiałów rozszczepialnych. Tutaj by było dobre, byłaby masa metali, masa szlachetnych metali i dużo rozszczepialnych, ale bardzo mało gazów, czyli... Tak, bo nie wiem, czy będę chciał 3 miejsca na Księżycu. Tego do końca... Ja wezmę krater Kopernika. Krater Kopernika. Okej. Okay. Budowa rozpoczęta, czyli też to potrwa miesiąc z kawałkiem. Making things safe for our people. Okej, interesy zabezpieczone. Mamy nieco miejsca tutaj, czyli możemy Holandię sobie spokojnie przyjąć. We've moved the needle. 44% poparcia w Holandii, 29% w Unii. Mogłem też drugą lokację z wodą, żeby ograniczyć wpływy, to prawda. Dziwne zachowanie w Kazachstanie po raz kolejny. Okej, to trzeba zbadać. Mamy dużo punktów operacyjnych, czyli... Pominam ciekawe. O, udało się! Okej, podkopujemy projekt Exodus. I holenderskie media są gotowe do przyjęcia. To mi się podoba. Pokój pomiędzy Izraelem i Iranem. Ale Palestyna jest... A, zajęta, tak, oczywiście. Zasoby w Niemczech. O, tak, okej. Dobra, czyli jak chcemy to zrobić? Okej, jest prawie zbudowana armia, czyli chyba ją dokończę. Misja kontroli niech się też dokończy. Boost nie. Boost nie, tutaj. Fundowanie chyba zredukuje nieco, bo mamy dość dużo funduszy, chyba nie potrzebuję tego aż tyle. Technologia wojskowa, weź to na jeden. Ekonomia, niech to będzie taki tak, niech ma potężną ekonomię. Troszkę na politykę społeczną, może nawet troszkę więcej. Wiedza, tak, technologia niech tu będzie delikatnie na jedność. Kiedy armia będzie zbudowana, to wyzeruje. Dobra, niech to tak wygląda. A i teraz tak, co do Niemiec, czyli 165 dni, kiedy będziemy mogli kolejne zadanie wykonać. Ej, oni są w Unii Europejskiej? Nie, nie są. Okej, okay, czy ja będę mógł... Czy żeby Niemcy zunifikować, oni muszą być w Unii? Bo nawet nie wiem, czy jest mechanika, żeby zaprosić do Unii kogoś. Czy... Sojusz wystarczy. Bo mam roszczenia, kontroluję obydwa kraje i mam sojusz. Czy to wystarczy? Budowa armii podwyższa unrest. No tak, ale mają tu już zainwestowane 48 z 60, czyli warto chyba to podbić do końca. Okej, nową organizację potencjalnie, zaraz zobaczymy. Dobra, Kubin. Czystka w holenderskich mediach. A, to mi się podoba, to mi się podoba, te szanse na sukces. Tak, czyli Niemcy to duży, bogaty kraj, było trudno, tym mniejszy, łatwiej będzie przejąć. Zobaczmy organizację i doświadczenie.
Mains... okej. Mains ma wykorzystane na maksa... Okej, a Mailsowi chcemy dać to Delta Force na pewno, czyli zrobimy... Ja chyba zrobię tu podmiankę za chwilę. Dajmy tobie też jeden punkt administracji. Bo twoje dowodzenie za chwilę wzrośnie, czyli tak, weźmy Borealis Entertainment do rezerwy. Wyjmijmy Delta Force Arnulfo. I weź Borealis. Czy możemy coś wykupić nowego? Dorado Surveillance. Ok, daję kilka misji szpiegowskich. Plus jeden do dochodzenia szpiegostwa i... Okej, to chyba nie jest jakoś krytyczne. Czyli weź ten Borealis. Equip. A, trzeba zapłacić za to, okej. Okay. Dobra. I Amaze, weź Delta Force. Okej, okay, idealnie. Tak, bo to boostuje statystykę, którą chcę, żeby Amaze miał duży. No i to ma sens, że amerykański oficer, który kontroluje tu jakieś siły specjalne już ze Stanów, będzie miał też Delta Force. A, okej, okay, ten transfer nie jest darmowy. O cholera. Czyli nie można z tym przesadzać, okej. Okay. Arnulfo, czy miał zniżkę do doświadczenia? Nie? Okej, okay, nikt inny nie ma poziomów. Dobra. Dobra. Czyli tak, Kubin ma już zleconą misję tu. Terminating the opposition. Archenek. Okej, okay, są oce do zbadania. Ja chyba wyślę Arnulfo. At your service. Do zbadania obcych? Tak. Kazachstan, chcemy to zbadać. Jak sytuacja w Kazachstanie? Standing by. W sumie nie wygląda nawet źle. Ozdoba, publiczna kampania w Unii. Podbijmy to trochę. Tak, musimy to podbić. A nie, to jest... Ja patrzę na Kazachstan. Chcemy, tak, chcemy to jeszcze delikatnie podbić. Czyli publiczna kampania tu. Rechenek. Może jeszcze jedną inspirację walni o zdobie. Okej, okay, ozdoba jest wybrana, a tu mi pokazuje... Okay. Ja my jest w końcu... Okej, okay, jest tylko to. Czyli co ty możesz zrobić? Też zainspiruj, spróbuj zainspirować ozdobę. Chociaż masz małe szanse na sukces. Ustabilizuj sytuację w Unii, bo tu ciągle coś takie... Troszkę te niepokoje zostają. Okej, okay, jak technologie wyglądają? Obrona ziemi, okej, okay, ciekawe jaki będzie efekt tego, zobaczymy. Okej, okay, inicjatywa wysłała sondę na Księżyc. A ludzkość przede wszystkim na Marsa. Ja jeszcze tego nie robiłem ogólnie, ale... Dobra. I think we've had a breakthrough. Okej, okay, udało się zainspirować, czyli ozdoba ma już... Gdzieś 7? 6, 7 lojalności? Zobaczmy, czy ktoś wielkie potęgi zaczął przyjmować. Nie, w Chinach nie ma nikogo, w Stanach też nie ma nikogo. Okay. Things are cooling off. Okej, okay, misja stabilizacji w Unii Europejskiej udana. 38% poparcia. O, i... Dobra, Chorwacja i Słowenię zintegrujemy za chwilę. You'd think a threat this big would finally make us abandon old grudges and band together. But humanity always finds a way to hurt itself, doesn't it? Commander Fiona Ayawade, undated letter. Dostanę darmową związaną z frakcją organizację? O, to ciekawe. To ciekawe. Dobra, zmiana polityki wewnętrznej po przybyciu obcych. Tak, to oczywiście także po takim historycznym wydarzeniu ulegnie zmianie. Kurde! Okej, okay, ale chyba i tak będę mógł ich zintegrować, czyli to chyba nie jest koniec świata. Dobra, Exodus wyszedł Holandią z Unii Europejskiej.
akurat kiedy przyjmuję to. Darmowa organizacja jest turbopotężna? Okej. Okej, udało się, mamy kontrolę nad holenderskimi mediami. Czyli tak, z Niemcami musimy poczekać na ten timer, ale nie jestem pewny, czy po tym timerze będziemy mogli już... Zresztą, okej, chwilę, możemy to chyba zobaczyć tu. Cooldowny. Okej, Niemcy 15 maja 2025. Holandia 16 maja 2026. Kurde. Właśnie dlatego ja chcę zgarniać jak najszybciej kraje Unii, zanim wyjdą z Unii. Dlatego Chorwację chcę wchłonąć i nawet Bułgarię. Tak, ale okej, opracujemy też technologię, która te cooldowny zredukuje o 20%, czyli nie będzie może aż tak kompletnie fatalnie. Okej. Dobra, czyli mamy... Czyli kontynuujemy pracę tutaj. Standing by for orders. Kolejne osłabienie. Okej, to mi się podoba. Bardzo, bardzo wysokie szanse na sukces. Nie wydawajmy za dużo wpływów, bo dużo ich nie mamy. Niech to będzie 53%. Teraz tak, czy chcemy tu zabezpieczyć interesy tylko na jeden punkt? Chyba nie. Kurde, czy tak, bo to jest wydanie 20 wpływów. Dobra, walnij publiczną kampanię w Holandii. Żeby troszkę zwiększyć te szanse powyżej 53%. A my... Albo dobra, zabezpiecz to. Chociaż nie, ja poczekam. Okej, ja poczekam, aż zgarnę co najmniej 2 punkty. Tak, chyba mi tak szybko tego nie osłabią. A, przyłączenie Chorwacji, tak. Okej, dobra, czyli AMEIS, polityka wewnętrzna Unii Europejskiej. On my way to the capital. Arnulfo... Reporting in. Okej, może robić teraz publiczną kampanię też. Jest chyba nawet skuteczny w tym, czyli... W Unii Europejskiej. Making our case. Tak, miejmy gdzieś 50% co najmniej. Poparcie. I ozdoba to samo. I will try to sway the public. Okej. Dobra. Czerwiec 2024. I zbudowaliśmy nową bazę na Księżycu. W kraterze Kopernika. Tak, bardzo możliwe, że polscy astronauci tam nawet siedzą. Dobra, nazwijmy to. To będzie baza... Baza Kajetus! To będzie baza Kajetus. Okej, czyli tu też nic nie ma. A więc jaki w tej chwili jest plan? Zbieram na panele słoneczne. I potem zbieram na kompleks wydobywczy chyba. Co jednak potrwa dość długo, ale... Im szybciej, tym lepiej. Wydaje mi się, że jeżeli ja na długo przed innymi frakcjami uruchomię przemysł na Księżycu, to wydaje mi się, że będę miał dużą przewagę. Jedynie ryzykuję to, że oni zaklepią może jakieś, kurde, dobre miejsca na Marsie, powiedzmy. A, może wysłać jedną sondę na Marsa i przynajmniej jedną bazę zaklepać. Chyba wyślę sondę i zobaczymy, jak dużo będą kosztować. O, kurde. Okej, Stany dokonały inwazji Iranu. Okej, powinny zmiażdżyć chyba Iran. Oczywiście tutaj obrońca ma... A, to pokazuje progres, tak. Ten pasek, okej, teraz widzę. Obrońca ma przewagę zawsze, ale technologicznie Stany miażdżą liczebnie. O, nawet tu! Jak oni tu wylądowali? Może mają prawo
Przez Turcję. Okej. Okay. Ciekawe, co oni zrobią z Iranem, jak go podbiją. To jest nawet w moim interesie. Iranem rządzą słudzy. Nasi śmiertelni wrogowie. Czyli... Tak, to nawet jest w moim interesie w sumie. Dożenie meteorytu. Astronomowie zidentyfikowali meteoryt na trajektorii, która uderzy w stację Azazel. Okej, okay, meteor ma prędkość tuzina kilometrów na sekundę, wobec czego załoga stacji Azazel ma bardzo mało czasu na reakcję. Kurde, szanse na coś takiego są astronomiczne. Czyli tak, mógłbym zestrzelić z kursu asteroid, ale nie mam takiej opcji, bo... Ja nie mam żadnych zadokowanych statków wojennych. Oczywiście. 80% szans, że uderzy. Jeden losowy moduł stacji Azazel będzie zniszczony. A 20% tylko na małe przebicie. Okej. Okay. Panel słoneczny. Chociaż to może nawet lepiej. Nikt nie zginął przynajmniej. Czyli to trzeba będzie odbudować. Okej, okay, czyli moduł musi być odbudowany. I stacje... Tak, to jest bez energii w tej chwili. Stacje badawcze, ksenologiczne. Czy stać mnie na odbudowę? 1,5 boostu. Stać mnie. Natychmiast odbudować. Okej. Okej. Poparcie w Holandii prawie 50%. 42% w Unii Europejskiej, świetnie. 48% w Unii Europejskiej, doskonale. O, udało się, dobra, świetnie. Przejmiemy parlament Holandii. Nowy projekt. Defolianty ksenoflory, które dają 25% bonus do form życia. Okej. Okay. Czyli to byśmy roleplayowo też chyba chcieli opracować. I unifikacja. Zobaczmy federację, czy tu się Niemcy pojawią, powiedzmy. Nie. To więc nie wiem nawet, czy można zaprosić Niemcy z powrotem do Unii. Ale możemy połączyć się z Chorwacją i Słowenią. Dawaj. Czyli odzyskamy tutaj troszkę punktów. Jesteśmy blisko limitu ogólnie, czyli dobrze. Kiedy przejmiemy Holandię, to możliwe, że tak już przekroczymy ten limit. Dobra, Unia. Cały czas 4 punkty kontroli pozostają. I dobra, Chorwacja jest częścią większej całości w tej chwili. Okej, okay, tak, ona nie jest tak duża, żeby tu rozwodnić Unię, czyli spoko. Bułgaria będzie kolejna za 16 dni. Robimy to samo z Bułgarią. Hiszpania wyszła z Unii Europejskiej. Tak, okej, okay, tego można było się spodziewać. Włochy jeszcze nie wyszły, ale podejrzewam, że zdobędę tutaj tylko jeden punkt i Exodus, sorry, inicjatywa wyjdzie też Włochami z Unii Europejskiej. Dania chyba wyszła już z Unii Europejskiej. A nie, jest cały czas. Może w Skandynawię pójść. Bez obrony punktowej event z efektem Kesslera będzie się często powtarzał. Aha. Przejmujemy Szwajcarię. Właśnie nie wiem, czy mógłbym zintegrować Szwajcarię. Zobaczmy, czy mamy roszczenia do Szwajcarii. Ale chyba nie. Nie, właśnie nie. Kurde, nie ma. Okej, okay, mam roszczenia do Georgetown? Gdzie jest, kurde... A, okej. Okay. Czyli Bermudy moglibyśmy przejąć też, ale to do Anglii należy oczywiście. Porwania w Stanach Zjednoczonych?
Dani są chyba tylko media zajęte. A, tak, okej, okay, da... Okej, okay, łykniemy Danię. Można bardzo łatwo będzie mogli tego dokonać. I ponieważ nikt nie kontroluje władzy wykonawczej, to nikt nie może wyjść Danią z Unii Europejskiej. Okej, okay, Dania to jest kolejny cel, tak. A Szwecja jak wygląda? Projekt Exodus. Finlandia chyba wyszła. A nie, jest. Cały czas. Punkty przekroczę zaraz. Tak. Tadżykistan kończy sojusz z Kazachstanem, okej. Okay. Nowe organizacje, zobaczmy. Ale nic nie mogę kupić. Okay, czy ktoś ma doświadczenie? Arnulfo, dawaj, kurde, administrację. Regulus Brands. Troszkę dochodów i plus do ekonomii. Chyba nie. Okej, okay, nikt inny nie ma doświadczenia. Dobra, przejmijmy całkowitą kontrolę nad Holandią, czyli przejmij kontrolę nad parlamentem. Your orders? Kubin, czystka. We're taking power. Ready. Dobra, Rechenek. Chyba już nie muszę budować tutaj poparcia. Rechenka wyślemy do... Rechenka wyślemy do... Właśnie szkoda, że czystkę ma tylko kurde Kubin. To jest troszkę upierdliwe. Etiusz Flawiusz, dzięki za przedłużenie soba 16 miesięcy. Czas na zjednoczoną Unię Planet. Na razie tylko jesteśmy na jednej, ale... Tak. Dobra, Rechenek walni publiczną kampanię w Danii. We'll make our appeal. Acknowledged. Arnulfo, zbadaj mi obcych w Denver. Zbadaj porwania. Ready for orders. Ozdoba. Okej, okay, chyba sytuacja jest opanowana. Chyba nie chcemy więcej, tak, chyba nie potrzebujemy dużo więcej poparcia w Unii. Ozdoba, weź zwiększ nasze szanse tutaj w Danii. Też ciebie tu wyślimy tu. I mamy Amelixa w końcu, który... Ustabilizuj delikatnie sytuację w Unii. We'll restore peace to this nation. Okej, okay, jak tam boost? 3,9, dobra. Kiedy Niemcy sformują armię? Okej, okay, jeszcze trochę. Dania ma już poparcie fioletowe, czyli kosmitów. O! A nie, słudzy. No to bardzo małe mają poparcie. To nie szkodzi. Jak tam technologie wyglądają? O, obrona ziemi niedługo. Okej, okay, ciekaw jestem efektów tego. I tak najpierw muszę zrobić crackdown, a to Rechenek ma. Tak, mógłbym zrobić crackdown. Okej. Okay. Sytuacja stabilizowana. 18% poparcia w Danii. 23%. Tak, małe kraje, dużo łatwiej nimi manipulować. A, okej. Okay. Bułgarię możemy zintegrować. Misja badania porwań zakończona. I czystka także zakończona sukcesem. Okej, okay, za chwilę przyjmiemy całkowitą kontrolę nad Holandią. Tylko z Holandią też będziemy musieli długo poczekać, zanim ten cooldown minie. Dobra, Amelisa wysyłamy do niszczenia Xenoflory w Brazylii. Okej, okay, duże szanse na sukces. Zwiększymy to delikatnie, mamy punktów operacyjnych dużo w tej chwili. Czyli wysyłamy naszych komandosów, tak. Okej, okay, Arnulfo. Arnulfo, weź politykę... Znaczy tak, zintegruj Bułgarię. Heading to the capital. At your service. Ozdoba, walnij kolejną publiczną kampanię w Danii. I will try to sway the public. Ready to go. Kubin, zrób ostatnie osłabienie już miejmy nadzieję w Holandii.
Okej, ja tu wydam troszkę więcej wpływów, niech to będzie 76%. I Rechenek, delikatnie mu pomóż, robiąc jeszcze jedną publiczną kampanię w Holandii. Okej, czy jakieś nowe organizacje wpadły? O, jest tylko to. No, jeżeli to wezmę, to też, tak, no, ta nasza Unia Europejska będzie o 3% szybciej rosła ekonomia, jeżeli to wezmę, czyli im szybciej, tym lepiej też. Ale poczekam, bo ja nie wiem, czego ja potrzebuję w tej chwili najbardziej. Dobra. Może pod koniec zestawienia z innymi frakcjami? Tak, możemy zobaczyć, tak. Jestem ciekaw tego. Też ciekawe, kiedy... Okej, to już niedługo opracujemy. Okay, odbudowaliśmy chyba panele słoneczne na stacji Azazel, czyli świetnie. Kampanie poparcia udane. Okej, świetnie. O, to mi się podoba. Błyskawicznie przejmujemy Holandię. Idealnie. Okej, integrujemy Bułgarię do scentralizowanej Unii Europejskiej. Cały czas 4 punkty. Okej, niepokoje troszkę wysokie, czy jakoś tu strasznie to spadło. Nierówności społeczne delikatnie wzrosły, ale to chyba ten wzrost jest wywołany tym, że Bułgarię wchłonął. Czyli chyba tu nic nie zmieniam więcej. Zostawiam to tak, jak jest. Porwania w Brazylii. By the numbers. Świetnie, wypaliliśmy tutaj obce formy życia, rośliny. Tam boost 7. Rumunia pod kontrolą protektoratu kończy sojusz z Niemcami, UK. Dobra, przyjmijmy całkowicie Holandię. Ready for my mission. Ale tu już zbliżamy się dość szybko do limitu. Tak, czyli teraz będzie plan chyba taki, że trzymamy Holandię i Niemcy. I przejmujemy mniejsze kraje, które nie wyszły jeszcze z Unii. Tak, żeby je po stu iluś dniach włączać do scentralizowanej Unii po prostu. Taki będzie chyba plan. Bo inaczej będziemy powyżej tego limitu kontroli. Dobra, czyli Kobin, ostatnia czystka. Okej, 99% szans na sukces. Czyli Rechenek, już nie musisz tutaj być aktywny. Spróbuj może osłabienia wpływów w Danii. Wydajmy odrobinę wpływów. Turning up the heat. Tak, żeby przygotować grunt pod czystkę. A Maze, zbadaj te porwania. Jakiś, we'll tak jesteś w Brazylii. What's the op? Arnulfo. Może ustabilizuj delikatnie sytuację w Unii. We'll turn down the heat. Ozdoba. Okej, żeby zwiększyć szansę, tak, zrób tu jeszcze jedną misję. Jesteś bardzo przekonująca, zrób jeszcze jedną misję poparcia w Danii. Jak tam? Okej. Okay. O! Projekt Obrona Ziemi zakończony. Czyli intencją naszego ruchu od jego sformowania było otwartym pytaniem. Tak, istniejemy po to, żeby zabezpieczyć ziemię przed hydrą, ale czy to wystarczy? Okej, po długiej debacie. Tak, mamy tutaj cel i naszym planem jest po prostu zakończenie tej inwazji. A także usunięcie ludzkości ze strefy wpływów obcych. Okej. O, dobra, otrzymujemy bonus akurat. 40 do limitu zarządzania, czyli spoko. Możemy dalej robić ekspansję. 100 wpływów także wpada. I mamy... Okej, nowa organizacja. Sekcja specjalnych aktywności. Zobaczymy, co to robi. To jest niby potężne. Super. Our path is clear, Commander. Okej, czyli świat był podzielony.
Tak, niektórzy członkowie ludzkości chcieli podporządkować się obcym, inni wykorzystać sytuację dla egoistycznych celów. Naszym celem jest obrona ludzkości. Tak, okej, czyli tu są różnice z tymi innymi frakcjami. Dobra, co będzie? Weźmy te ruchy obcych, opracujmy też. Tak, żeby pozostać przy roleplayu i doimy tutaj ten masywny też bonus 40%. To więc wydaje mi się, że warto. Okej, poczekajmy do końca tego. Czy... Okej, poparcie w Danii 31%. Unia ustabilizowana. Okej, podkopaliśmy interesy protektoratu w Danii, świetnie. Nowa baza na Kalisto wykryta, okej, obecność obcych w zewnętrznym Układzie Słonecznym rośnie. Stacja na orbicie Kalisto także. We found something. We will never know if Lise Meitner and Otto Hahn even dreamed that their discovery of nuclear fission would one day be used to build spaceships. Let us hope, nevertheless, that we would have made them proud. Chancellor Li Qingzhao, keynote speech at the Spaceport Summit. Okej, nowa technologia rozszczepienia atomów ze stałym rdzeniem. Okej, czyli to pozwoli nam tak na budowę potężniejszych napędów i zasilania większych baz w kosmosie, zwłaszcza z dala od wewnętrznego Układu Słonecznego, gdzie panele nie są tak efektywne. I faktycznie mamy tutaj szansę na te frachtowce nuklearne, czyli to by było dobre. We've removed some threats. Świetnie, całkowita kontrola nad Holandią, doskonale. Okej, dobra, zobaczmy na koniec. Dobra, zobaczmy na koniec porównanie z innymi frakcjami. Czyli nasza frakcja ma 14% poparcia, wyżej jest Akademia. Tylko Akademia jest wyżej. Okej, czyli mamy całkiem dobre poparcie na świecie. Jak się porównujemy do innych frakcji? Zobaczmy tak na szybko, jeżeli chodzi o zasoby. Okej, 6,9 generujemy złota. Okej, inicjatywa jest dużo bogatsza. Słudzy też. Okej, nie generujemy... Okej, generujemy mało pieniędzy. 2,4 wpływów. Co jest, okej, średnią. 0,4 operacyjnych. To jest najwięcej, zdecydowanie. Czyli mamy najlepszych komandosów i agentów. Boost. 0,11. Okej, inicjatywa troszkę nas goni. I Exodus, i Akademia. Ale jesteśmy na pierwszym miejscu, okej, czyli jeżeli chodzi o wyścig kosmiczny, to wygląda dobrze. Okej, im też zwiększyły się te limity zarządzania, z tego co widzę, niektórym. Dobra. Okej, dobra, tyle ode mnie, moi drodzy. Okej, bardzo ciekawa rozgrywka cały czas. No nie, mi się to nie nudzi. Wciąż jest eskalacja, to się jakoś rozwija. Ale dobra, tyle na dziś, miłego weekendu życzę i zapraszam w poniedziałek w tej chwili na Battle Brothers, a na kolejne Terran Victa we wtorek.